Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dziś Filip Czeszyk, radny miasta Zielona Góra, Klub Zielona Razem. Kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego, co działo się na Marszu Równości, a właściwie spotkaniu pod Filharmonią, bo tam chyba doszło do takiej słownej, nie wiem, to nie była awantura, szarpanina między panem a jednym z aktywistów. Pan wprost stwierdził, że poszczególne rządy, które w państwie polskim od 90 roku rządziły przez ostatnich 30 lat, niewiele, właściwie nic nie zrobiły dla środowiska LGBT. Takie stwierdzenie padło. Tak, no, tak, bo to jest stwierdzenie, jeden z postulatów naszej społeczności. Ja reprezentuję społeczność LGBT z tego powodu, że jestem członkiem stowarzyszenia My Rodzice. Jest to stowarzyszenie matek, ojców i osób sojuszniczych dla osób LGBT. Sam osobiście jestem ojcem dwóch synów. Jeden z nich jest homoseksualny. No i walczę o jego prawa w Polsce, w mojej ukochanej ojczyźnie. My jesteśmy rodziną od 30 lat. Mamy dwoje dzieci, już dorosłych w tej chwili. Dzieci i wszyscy w pocie czoła pracujemy na dobrobyt naszej ojczyzny, bo to jest naturalne. Kochamy swój kraj z całego serca, wszyscy zgodnie. Niestety ta miłość nie jest do końca odwzajemniona, dlatego że prawa mojego starszego syna w naszym kraju nie są uwzględniane, szanowane, przestrzegane. Znaczy, rządy liberalne, tak powiedzmy szerzej, nic nie zrobiły w tym kierunku, pana zdaniem? Żeby były te prawa szanowane? Jeżeli chodzi o zmiany prawne, o które my postulujemy, a chodzi konkretnie o równość małżeńską, o ustawę o uzgodnieniu płci oraz o wprowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej do szkół, no to w tym względzie nie udało się nic zrobić. Były projekty, które zostały odrzucone. Pamiętamy w poprzedniej za poprzedniej władzy, że tak powiem, PO-PSL, procedowany był projekt dotyczący związków partnerskich. No i też Ania Grodzka, to co wszyscy pamiętamy, przygotowała ustawę o uzgodnieniu płci. I te dwa projekty nie zostały wtedy przegłosowane, mimo większości. Panie radny, to dlaczego pan został za to zaatakowany przez jednego z aktywistów, pana Nowakowskiego bodajże, bardzo ostro argumentował, a pan współpracuje z PiS-em w Radzie Miasta. Taki argument padł. No, ja powiem tylko tak, że to jest tylko taki przejaw tego, że osoby, które nie są zainteresowane tak naprawdę interesem społeczności, nie znają tej problematyki, no załatwiają jakieś inne sprawy podczas tego rodzaju zgromadzeń. I to było moim zdaniem coś, co zakłóciło całą tą dobrą atmosferę tego święta, które nam towarzyszyło. Ale polityka się wkradła? Taka toporna? Myślę, że lokalna. Nie jest to tajemnicą, że środowiska związane szerzej z Platformą Obywatelską bezwzględnie atakują prezydenta i nasz klub Zielona Razem, budując taką narrację, że mamy jakoby koalicję z PiS-em w Radzie Miasta. Ja tylko opowiem, że w Radzie Miasta udaje nam się zbudować 14-osobową większość bez udziału jakiejkolwiek partii politycznej, bo to jest bardzo ważne. 14 radnych rzeczywiście jest w klubie Zielona Razem aktualnie. Dokładnie, dlatego my nie potrzebujemy żadnej koalicji. To jest po prostu narracja, na której zależy stronie opozycyjnej, a konkretnie Platformie Obywatelskiej, żeby ona się przebiła do opinii publicznej, żeby była obowiązująca. No tak nie jest. My realizujemy i naszym głównym zadaniem jest realizowanie projektów dla mieszkańców i dbanie o rozwój miasta. I tak jak my nie jesteśmy związani z żadną partią, uważam, że to jest nasz bardzo duży atut i duża zręczność też prezydenta Kubickiego. Powiem tak, ponieważ tutaj padło w czasie tego spotkania, czy tej mojej wypowiedzi, że przewodniczącym Rady jest pan Piotr Barczak w tej chwili, a on jest przecież z PiS-u, no to znaczy, że mamy koalicję. Ale no, Platforma się nie zgodziła na to, żeby rotacyjnie był przewodniczący. Pamiętamy to, prawda? Ja już to pomijam, ale wie pan co, no dobrze. Kto był przewodniczącym Rady Miasta, kiedy rządziła PO? No był pan Adam Urbaniak, pamiętam. A z jakiej partii? No z Platformy oczywiście. No przecież to chodzi o to, że tego rodzaju zależności ułatwiają kontakt z partią rządzącą. Która to partia? Dzieli przez środki finansowe, które płyną do Zielonej Góry. Płyną w tej chwili szerokim strumieniem i z tych środków realizujemy konkretne i niezbędne inwestycje. A no właśnie, no to rozpoczął pan temat środków, które płyną do Zielonej Góry. 65 milionów z Polskiego Ładu na trasę aglomeracyjną. Najnowszy grant, tak to możemy nazwać. Tak. Będziemy budować trasę. Nie wszystkim się to podoba, że będziemy rozwijać grant.
drogi. No właśnie, chciałem spytać, czy to jest dobrze, czy źle, że będziemy mieć kolejne połączenie z tym zielonogórskim ringiem, który za chwilę, za parę lat zostanie zamknięty. No przecież to ułatwi komunikację dla wszystkich mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy będą z tego i mieszkanki będą z tego korzystać. Także to jest dobre dla naszego miasta. My nie wchodzimy, jeżeli chodzi o tą politykę lokalną, mimo osobistych moich, bardzo krytycznego mojego stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak w ogóle, bo ja mam krytyczny, to nie jest też tajemnica, że mam krytyczny stosunek do rządów Prawa i Sprawiedliwości, to uważam, że tutaj na poziomie lokalnym mamy zupełnie inne obowiązki. Mamy obowiązek realizowania interesów mieszkańców i mieszkanek Zielonej Góry. My musimy o to dbać, bo to, po to zostaliśmy wybrani do Rady Miasta. Uważam, że to jest bardzo duże zobowiązanie i powinniśmy się z niego wywiązywać. Wczoraj w tym studiu Tomasz Nesterowicz pytany też o te pieniądze na trasę, na budowę trasy aglomeracyjnej, która połączy się z obwodnicą zachodnią, stwierdził wprost, że no, budujemy, ale znowu zadłużamy się no, ponad miarę. No to tak nie jest. No, po pierwsze, jeżeli chodzi o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to on jest na szalenie korzystnych warunkach. Powiem tylko, że to jest 0,3%, jeżeli chodzi o oprocentowanie tych pieniędzy. No, to bardzo mało. Plus WIBOR. No dokładnie. To chyba jest... No dobrze, ale to już pominijmy to. Okay, to, samo to, biorąc pod uwagę, jaką mamy inflację, że ta inflacja jest kilkunastoprocentowa, no to tak na chłopski rozum, no 10 milionów wydanych złotych w tym roku, za 3 lata to będzie, nie wiem, 6 milionów. I będziemy spłacać taką rzeczywistą wartość, czyli te inwestycje są opłacalne dla miasta. I są konieczne chyba przede wszystkim. Są niezbędne, no właśnie. A to samo jest z inną inwestycją, jeżeli już rozmawiamy o nich, to powiem, o Ochli, miałem Ochle na myśli. A, okay. Bo tam też krytyka jest, że dołożymy znowu, że to no, jest kilkadziesiąt milionów, że to jest kilkadziesiąt. 90 tak podnosi opozycja, miasto mówi 70 z kolei, no bo VAT odzyskamy, tak? Tak, tak, a poza tym też zakładaliśmy na samym początku, że wydamy na tą inwestycję między 30 a 40 milionów i nie wydamy więcej. Ale to ja bym chciał inny aspekt tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o Ochle. Dlatego, że on gdzieś ucieka w tym ferworze walki i epitetów. Chodzi o to, że proszę zwrócić uwagę, że Zielona Góra jako miasto nie ma dużego zbiornika wodnego w okolicy. Najbliżej jest Odra, na którą można pojechać. To jest jednak kawałek, to jest 20 parę kilometrów z miejscowości, w której ja mieszkam. Ja mieszkam w dzielnicy, w Ochli. Mm-hmm. Także to jest bardzo duża odległość i poza tym nad Odrą też nie ma kąpieliska otwartego dla dzieciaków. W związku z czym uważam, że to jest bardzo ważny projekt socjalny. Ja akurat osobiście realizuję pracę z dzieciakami, realizuję projekty i pracuję z dziećmi latem. W czasie ich wakacji. I nawet jeżeli pomyślimy o tym, że są rodziny, które stać na to, żeby wysłać dzieci na obóz jeden czy drugi, to te obozy i tak trwają tylko, nie wiem, 12-15 dni. Są turnusy, tak. A zostaje jeszcze miesiąc wakacji, który trzeba jakoś spędzić. I uważam, że w szczególności dla dzieciaków, a proszę mi wierzyć, realizujemy projekt Kaczy Chód razem z Pawłem Wysockim z naszego klubu i z Radem Enezem i mamy tam bardzo duże zainteresowanie. Mnóstwo dzieciaków przychodzi do nas, żeby spędzać jakoś atrakcyjnie wakacje. To są dzieci, które jeżeli nie będą w tym projekcie, to spędzą ten czas między blokami, robiąc różne rzeczy, bez kontroli rodziców, bo wtedy przecież nie są w szkołach. One są puszczone samopas. Czyli czy to jest Ochla źle? Ochla będzie takim antidotum na to, czy będą to mogły tam źle? Spędzać no czas? No właśnie, czy to jest źle, że dzieciaki będą miały swoje miejsce, gdzie będą mogły pójść na kąpielisko bezpieczne, bardzo atrakcyjne i na wysokim poziomie zrealizowane i będą mogły po prostu szczęśliwie spędzać wakacje. No, Platforma mówi znowu tam o pieniądzach. Od tego zaczęliśmy właśnie, że okej, budujmy, ale czemu tak drogo, czemu z takim rozmachem? No to nie wiem, gdzie żyje ta partia. No, szpital, który realizuje Wrocław, podrożał dwukrotnie. Z 700 milionów mamy ponad 1,4 miliarda. To co w tym dziwnego, że akurat tutaj ten budżet się zwiększył? Przecież udało się prezydentowi Kaliszukowi i Kubickiemu załatwić na to środki rządowe. Połowę z tej inwestycji sfinansuje nam rząd. Więc Polskiego tylko... Ładu też tak, 30 no tak, milionów ponad. Czyli po prostu, czy to jest źle, że z tego korzystamy, czy to jest dobrze? No, ludzie, mamy rzeczy tutaj na miejscu do zrobienia. Naprawdę, nauczmy się ze sobą rozmawiać i pracujmy na rzecz mieszkańców, bo to jest najistotniejsze. Od tego jesteśmy i tym się powinniśmy zajmować. A to jest dobry apel, powiem szczerze, który pan tu wygłosił. Podoba mi się. Dobrze, ale to, panie radny, to zostawiamy te sprawy w takim razie, bo dużo już powiedzieliśmy na ten temat. Pan powiedział właściwie o inwestycjach, o tym, że to będzie służyło dobru wspólnemu. A chciałem pana zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo dzisiaj dalszy ciąg negocjacji płacowych pomiędzy prezydentem
Zielonej Góry, a związkami zawodowymi, no, które chcą więcej pieniędzy. Też wczoraj pana Tomasza Nesterowicza o to pytałem, który powiedział, że trzeba dołożyć te pieniądze pracownikom, dać no, więcej niż 750 zł, ile proponuje prezydent. Prezydent mówi, że nie ma więcej. To proszę, co pan zobaczyć, na to? Proszę zobaczyć, jaki absurd, prawda? Przed chwilą Tomek Nesterowicz, przynajmniej cytowany przez pana, bo ja nie słuchałem jego audycji, więc wierzę, że pan mówi prawdę. No przygotowuję się. Widzę, że pan mówi prawdę. Mówi o wydawaniu ponad stan, a tutaj mówi, że te pieniądze są, a to by były znacznie większe pieniądze niż inwestycje, które realizujemy. Ale ludziom, no... Ja rozumiem populizm. No to jest populizm. To jest po prostu jedno się nie trzyma kupy z drugim. Nie klei się. Powiem tak, dosyć mnie rozbawiła postawa Solidarności Związku Zawodowego, który wspiera przez rząd PiSu, który daje nauczycielom 118 zł podwyżki. A tutaj gardłuje o zwiększenie podwyżki z 750 zł, 750 do 1000. Nauczyciele dostają 118 od rządu, który wspiera Solidarność. No to jest naprawdę, tak jak w przypadku Tomka Nestarowicza, pomylenie pojęć. A już pomijając tą całą sytuację, no to prezydent Janusz Kubicki wyszedł naprawdę z uczciwą propozycją i z taką propozycją maksymalnie, na którą sobie możemy pozwolić. Zresztą rozmawialiśmy o tym na Radzie Miasta ostatniej i te postulaty mówiące o tym, że 1000 zł do podstawy tak naprawdę daje to 1500 zł podwyżki. Przypominamy, że we wrześniu ta podwyżka wyniosła 350 zł, czyli w ciągu niecałego roku prezydent zaproponował 1000 zł podwyżki. 350 dla każdego pracownika? Z tego, co mi wiadomo i z tego, co padło na Radzie Miasta, to tak właśnie było. W związku z czym mówimy, to jest 1000 zł od września do teraz, to jest niecały rok, czyli w ciągu roku te pensje faktycznie tyle wzrosną. W związku z czym naprawdę liczymy na dużą elastyczność i takie trochę otrzeźwienie Solidarności. Ludzie, no po prostu bądźcie konsekwentni, jeżeli z jednej strony wspieracie działania i mówicie o tym, że 118 dla nauczycieli jest okej, to nie jak możecie mówić, że 750 tutaj dla pracowników administracji naszej lokalnej to nie jest okej. No dobrze, ale jeżeli nie uda się jednak znaleźć tego porozumienia, bo ten margines, no powiedzmy 250 zł, no plus dodatki, może trochę więcej to wychodzi, to, nie, tak to jest chyba razy do ogarnięcia. Panie redaktorze, to jest dwa razy, ja tak wiem, jak powiedziałem. Czy to jest netto 1000? Nie, 1000 zł do podstawy, co wiąże się później dodatek z konkretnymi... Dodatek stażowy, ja to rozumiem, z tak. Z wszystkimi premiami i to, tak jak prezydent wyliczał, to jest 1500 zł. I to, na to naprawdę nas nie... Chyba, że radni, którzy twierdzą, że nas na to stać, wprowadzą uchwały o tym, że likwidujemy darmową komunikację dla dzieci, podwyższamy podatki o 100%, podwyższamy miejskie opłaty o 100%, no to czekamy na te projekty. Wczoraj Tomasz Nesterowicz mówił, że być może komunikacja powinna być dla wszystkich darmowa, nie tylko dla dzieci. No to w kontekście inwestycji drogowych, których też rozmawialiśmy, taki pomysł też tutaj. No, bardzo fajny pomysł, tylko że jedno nie kleje się z drugim zupełnie. No to albo trzeba się zdecydować, czy mamy te pieniądze, czy ich nie mamy. I czy powinniśmy je wydawać, czy powinniśmy oszczędzać. Ja uważam, że wydatki inwestycyjne są najlepsze dla pobudzenia gospodarki, ale też dla zabezpieczenia naszych tutaj lokalnych przedsiębiorców w czasie dużej niestabilności i kryzysu ogólnoświatowego. Dlatego, że w tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja. Najpierw była pandemia, teraz mamy putinowską wojnę, w związku z czym naprawdę ludzie są w trudnej sytuacji, inflacja szaleje, ludzie muszą płacić po 8 zł za paliwo, przedsiębiorcy drapią się po głowie, bo jeszcze dostali prezent w postaci Polskiego Ładu od rządu, który wprowadził totalny chaos, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej i to jest bardzo trudne, te wszystkie elementy się skumulowały, więc bardzo Ale dobrze, od lipca że... będzie jednak, będą zmiany w Polskim Ładzie, podatek pójdzie do 12% PIT chyba. Po co nam to zamieszanie, panie redaktorze? Naprawdę, to się nie da obronić i raczej proszę tego nie robić. W każdym razie chciałem powiedzieć, że tutaj naprawdę bądźmy tacy dobrze nastawieni i szanujmy i wydatki inwestycyjne miasta, ponieważ one też zabezpieczają naszych lokalnych przedsiębiorców, żeby w tym... Na które pieniądze pochodzą też z Polskiego Ładu. Tak. Dostajemy rządowe, ale... Jest i zamieszanie, jest i coś dobrego, tak, powiedzmy. Tak, tu się zgadzam, natomiast PIT poszedł w dół i samorządy na tym straciły, więc tak naprawdę te pieniądze... Dwie strony medalu, powiedzmy, tak, ten program to jest ma, tylko tak. wyrównanie tych strat, które ponieśliśmy w związku z Polskim Ładem. Czemu i strat? Dlatego, że PIT poszedł w dół. No, ale ja rozmawiałem z urzędnikami, mówili, że to samo wynika z planowanych budżetów, że wcale tych pieniędzy nie jest mniej z podatku PIT. Chodzi o to, że to jest tak jakby byłoby subwencja. Więcej? Tak, to jest tak jakby subwencja wyrównująca te straty, które samorządy z tego tytułu, że podatki poszły trochę w dół, mówimy o PIT-ie. Wcześniej dla 26+, tutaj to wygenerowało konkretne straty dla budżetu miasta no właśnie, i w ten sposób rząd... No właśnie nie wygenerował, bo ja interesowałem się tym i powiem panu szczerze, jak
oglądałem budżety miast, ile pieniędzy z PIT-u, porównując do poprzednich lat, nie było mniej. Ale weźmy pod uwagę, że inflacja jest teraz 12%. Nie, no to jest inna sprawa. Ja mówię w twardych cyfrach, mówię, tak? Tak, w twardych cyfrach, tak. Natomiast gdyby te podatki nie poszły w dół, dochody samorządu byłyby wyższe. Ja tylko o to chodzi. Ale nie są wyższe, w związku z czym udaje nam się wywalczyć pieniądze w inny sposób, czyli z subwencji rządowych. I o to właśnie chodzi. I o to chodzi i musimy kończyć naszą rozmowę, bo czas nam się po prostu wyczerpał. Filip Czeszyk, Radny Miasta Zielona Góra, Klub Zielona Razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Miłego dnia wszystkim. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.